Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judi i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry jaką jest Luigi's Mansion 3. No i słuchajcie, ostatnio dużo się działo, idziemy na kolejnego bossa, ciekawe jak trudna będzie z nim walka. Ostatnio walczyliśmy jeszcze z tym takim czerwonym stworem, ale udało się go na szczęście pokonać. Aczkolwiek zanim pójdę gdzieś tam dalej, to stwierdziłem, że się nieco cofnę, ponieważ zwróciliście uwagę na coś, na co ja za pierwszym razem nie zwróciłem uwagi, więc chodźmy jeszcze raz do łazienki. Mówiliście, słuchajcie, że tutaj jest ten, ja widziałem zresztą tam tą wentylację, czy co tak właściwie tam jest, co nie, ten właz, ale da się go zobaczyć, zobaczcie sami zresztą. O, proszę, dopiero teraz go widać. No dobra, powciągaj to wszystko, proszę, właz jest zrobiony. No i kiedy mamy właz, no to wiadomo jest, że tutaj chyba, no właśnie, Luigi jest w stanie coś zrobić i proszę, 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 trzeba tylko uważać na wszelkiego rodzaju wodę, głównie na wodę, no wiadomo, Luigi za wodą nie przepada i może się to dla niego wyjątkowo źle skończyć, ale co tu może być ukryte, oprócz tego, że życie, no życie to zawsze się przyda. O, tutaj coś będzie trzeba pokombinować. Ej, bo to jest ta zamknięta łazienka, co nie? Ej, i tam jest nawet widać ten, ten cały kolejny kryształ. No dobra, no dawaj, 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 działaj, działaj, działaj. Świetnie. No i dobra, co ja mam po prostu nawiew włączyć na to jakiś i tyle? Czy może w drugą stronę? O, w tą stronę to coś tutaj się dzieje. I co się stanie takiego? Woda zniknęła stąd, czyli teraz mogę tam wejść chyba, Luigi, wcześniej bym nie mógł, no bo była woda. No dobra, ale jak tam się dostać w taki sposób? To, tak właściwie to jak stąd wyjść? Znaczy wejść? To jest dobre pytanie, jak ja mogę się tam dostać od tej strony? No właśnie, no bo jak tak sobie podlecę, to raczej no niewiele mi to da. No właśnie, jak się tu wrócić? No tak jak na przykład tutaj jestem. A może trzeba właśnie coś z tym pokombinować. Czekajcie, no na przykład no spróbuj tutaj gdzieś w górę walnąć tym. Nie, to nie działa. Ej, teraz jeszcze powinienem poznać genialny sposób, jak dostawać się gdzieś w tamtą stronę. No właśnie. Co z tego, że mamy to? A nie, a spróbujmy w ogóle zrobić coś takiego, że pozbędziemy się go. A nie, 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 to jeszcze... A, on teraz i tak będzie gdzieś tam. No bo tutaj to mogłem chyba otworzyć jakoś, co nie? Ostatnio coś tutaj pokombinowaliśmy. A dobra, to w ten sposób to było kombinowane. No i myślę, że tutaj Luigi mógłby nam się przydać, no ale jak go teraz, wiecie, jakby zrobić, żeby pojawił się gdzieś koło nas? Zaraz może się dowiemy. O, teraz jest tutaj. A, on zwykłych drzwi nie otwiera, dobra. Wszystko jasne. No i teraz bym chciał użyć Luigiego i w tym momencie... O, dobra, rozumiem. Czyli teraz mogę sobie tutaj iść i mamy, jak widzicie, do zdobycia kolejny kryształ. Już mamy 3/6 kryształy zdobyte, no nie jest tak źle. Katastrofy bym powiedział, że nie ma. Nie najgorzej. Czy tutaj jest coś jeszcze do znalezienia? No właśnie, no tak ciężko powiedzieć, czy tu da się coś zrobić. W każdym razie wody już tutaj nie ma, a nie mogę tutaj otworzyć sobie normalnego przejścia, czy ono jest cały czas tak, wiecie, bez przerwy zamknięte, nic tu nie porobimy. Dobra, odkręć to, chociaż nie wiadomo, nie no, monety tylko spadają na ciebie, spoko. No dobra, pozbądźmy się go. Myślę, że co tak właściwie mogłem tutaj znaleźć, to znalazłem. No to przejście, no jest cały czas zamknięte, tutaj raczej nic nie zdziałamy. Idziemy, słuchajcie, więc na kolejnego bossa chyba. No chyba, że jeszcze był jakiś pokój, bo wiem, że pisaliście mi jeszcze o niektórych miejscach. No zresztą zaraz się przekonamy, może coś jeszcze tutaj znajdę. Dawaj na samą górę. Na samej górze co my tutaj mamy? A właśnie, jakby tutaj jeszcze raz wziąć naszego kumpla, chodź no tutaj. Nie wiem, czy jeszcze tutaj coś przeoczone nie było. Bo ogólnie mamy tutaj dużo tych różnych ciekawych bonusów i fajnych rzeczy. Mogę dostać się w to miejsce. No właśnie, tylko czy ja tutaj nie mógłbym czasami zrobić czegoś więcej w tym miejscu? Czy ja na to działałem już? A nie, ja tu chyba byłem. Byłem tutaj, prawda? No, serduszko, fajnie, że kolejny wylatuje. Ale tu się coś stanie, jak zadziałam tym? Nie, ja już tutaj byłem chyba, dobra, czyli okej, tutaj na razie za dużo nie zrobimy, możemy już stąd sobie wyjść. Dobra, wracaj Luigi. Chociaż jeszcze bym się tak, wiecie, chciał zawsze dokładnie rozejrzeć, czy a nuż czegoś tutaj nie przeoczyliśmy. Ale wydaje mi się, że chyba nie. No dobra. No dobra, dobra. Idziemy, słuchajcie, na kolejnego bossa, który ma przycisk do windy. On jest tutaj, a wejście już będzie aktywne. Mamy odpowiednio pasujący klucz. No zobaczmy, co tu się wydarzy. A raczej zbyt sprawnym duchem to on nie jest. Myślę, że nie sprawi nam aż tylu problemów. Aha! O kurczę, ma dość dużo życia. Dobra, przyznam szczerze, że na razie nie do końca wiem, jak mogę z nim w ogóle walczyć. To mnie interesuje. Mogę tutaj coś pootwierać? Na przykład coś, nie wiem, podziałać tym chociaż trochę. Dobra, otworzyć na pewno to mogę. O, jest tam sztabka hajsu, co nie? Mogę jakoś go zdobyć. Wiadomo, że fajnie byłby... Ej, nie mogę nic z tym zrobić, a nie da się tego jakoś wywalić? Chyba nie, a może to nie jest kasa? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie bardziej, co mogę zrobić, żeby... A dobra, tutaj pewnie Luigi jest nam potrzebny. Ej, dobra, to może weźmiemy Luigi'ego sobie gdzieś tutaj. I dobra, chodźmy tam Luigi'm. Dokładnie, a? Myślał cwaniaczek, że jest, wiecie co, że jest bezpieczny. Uż ty, brzuchem odbił nasz atak. Dobra, ej, co on, nie oberwał? No nie, no tak to się nie bawimy, kolego. O dobra. Ej, co? Ej, straciłem prawie całe życie. Dobra, nie wiem do końca, jak można z nim walczyć, co ja mogę tutaj próbować. On nic nie traci, dosłownie nic. I jeszcze wodę rozlewa. A to cwaniak. Dobra, patrzcie, on ma broń na wodę, teraz się dopiero skapnąłem. No dobra. Chciałbym cię trafić, ale coś mi nie idzie. Nie, znowu będzie strzelał. Dobra, powiem wam, że na razie musimy rozkminić, o co chodzi w walce z tym przeciwnikiem. Dobra, na pewno nie mogę go od razu tutaj spróbować. No kurczę. Dobra, przynajmniej życie mam odnowione, ale no nie zabrałem mu absolutnie nic. O teraz! Dobra, teraz się udało. Muszę czekać, aż on jest po prostu zmęczony dość mocno. Dobra, teraz porzucaj nim tak mocno, jak tylko potrafisz. Dobra, jeszcze raz dasz radę, świetnie. Dobra, swoje oberwał. No jeszcze ma trochę ponad połowę życia. Ej, no gdzie on jest? Tutaj jesteś. Dobra. Poczekajmy, aż on się zmęczy. Widzicie, że on nie jest zbyt sprawnym duchem. On się męczy tymi swoimi przerzutami. Dobra, a on ma jeszcze chyba okulary przeciwsłoneczne. Wydaje mi się, że to one mogą mu tutaj trochę pomagać. Co nie? Kiedy będziesz w końcu zmęczony? Dobra, teraz. Dobra, mamy... No, kurde, znowu mnie uderzył. Najgorzej, no ja co mam teraz zrobić? Jakoś sobie to życie samo mi się chyba odnawia. Dobra, życie nam się mniej więcej odnawia, ale... O nie! Trafił mnie! No nie, trafił mnie, no to co ja teraz zrobię? Muszę kolejnego tutaj podziałać. Znaczy, no drugi raz Luigi, tylko... Ale życie mu się nie odnowiło, okej. To tyle dobrego. Kurczę, no nie, nic nie zrobię. Trzeba czekać na jego zmęczenie. O, okulary mu zabierz! To byłoby najlepsze. Ej, chyba zabraliśmy mu okulary. Czyli prawdopodobnie stał się może podatny teraz na to. No nie, i znowu mnie obił. No przekonajmy się. Ej, jest bez okularów, to naprawdę działa, ludzie. Te okulary służyły mu jako ochrona. Ale kiedy jej już nie ma, no to proszę. Przestał być takim kozakiem, hojrakiem i w ogóle. Dobra, no. Gdzie jesteś, duszku? Czekamy. O nie, znowu zabrał sobie okulary, najgorzej. O, uciekaj przed tą wodą. Jedny Luigi. Dobra, póki to ma, no to mówię, no nie podziałamy. Nie, ja muszę czekać. O, dobra, zabierz mu je. Świetnie. Ja już widzę, wodne ataki z jego strony działają. Dobra. No, znowu mnie brzuchem próbuje załatwić. Dobra, teraz mamy cię. To już musi być twój koniec, panie strażniku. Dobra, no. Weź jakoś walcz z nim. No prawie. Dobra, mamy go. Świetnie, trafiony i chyba zatopiony. Ledwie się zmieścił, jak widać. I proszę, jest kolejny przycisk do windy. To, na co tak bardzo czekaliśmy. W końcu się pojawiło, w końcu to mamy. Świetnie. Dobra, podniesiemy. To jest tym razem, słuchajcie, piętro numer 2. No i świetnie. Tak, trzeba dać jeszcze to Luigiemu. O. Ta, Luigi się cieszy, dokonał tego, proszę bardzo. Czy w tym pokoju nic więcej ciekawego nie znajdziemy? No wiecie, zawsze warto się rozejrzeć, a nuż coś jeszcze się tutaj gdzieś skrywa. Gdzieś jest poukrywane. No zaraz zobaczymy. Tutaj nic. Raczej jakieś takie mniej ważne rzeczy do znalezienia. Jakieś kartoniki, broni ta jego. Tak, to jest ta jego broń, tak, ta broń na wodę. Dokładnie, to jest to. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Mogę to wszystko porozwalać? Raczej jak tak się rozglądam, to nie widzę, żeby tutaj żebym miał znaleźć coś, wiecie, wartego tutaj mojej uwagi. Dobra, chodźmy stąd po prostu. Chodźmy więc stąd. Przejdź sobie tędy, daj to Luigiemu. Dobra, zmień się. Weź sobie, proszę, jest kolejny guzik. Ale ej, no to z tym... A z tym nie mogę jakoś podziałać w odpowiedni sposób? Nie mogę tego jakoś tak fajnie zgarnąć sobie? Ej, nie mogę? To jest do zgarnięcia, czy to jest nie do zgarnięcia? O co chodzi? Jakby wiecie, po coś otworzyłem tę szafkę. To powinienem móc podnieść, chyba. Zawsze tak się wydaje, że coś powinno być proste i łatwe, ale nie dam rady tutaj podziałać. A jak zadziałam tym, znajdę tutaj coś nowego. Zawsze warto się rozejrzeć. Nigdy nie wiadomo, co nas tutaj ciekawego spotka. Ej, a tutaj na przykład... O, co my tu mamy? Mogę sobie przejrzeć wszystkie kamerki. No i tak właściwie to tyle. Jak widać, to chyba tyle. Dobra, a tutaj... Coś... Ej, tutaj jakby coś było ukryte, ale nie wiem, czy to tylko jakieś chusteczki, czy o co biega. Nie, raczej tak nie przyczepię. To samo tutaj nie podziałam zbyt wiele, co tu dużo mówić. No dobra, może kiedyś jeszcze tutaj przejdziemy. A coś zrzucić stąd dasz radę? Też nie dasz rady. Dobra, myślę, że możemy chyba sobie stąd iść. Zastanawia mnie to jedno miejsce, ale... Chyba tutaj, no nie podziałamy już zbyt wiele. Co mógłbym zrobić tutaj, to już chyba zrobiliśmy. Dobra, wyjdę stąd. Jakbyście mieli jakiś lepszy pomysł, dajcie znać. A gdzie ja teraz mam się udać? To jest najważniejsze pytanie. Gdzież teraz idziemy? Tu już wszędzie byliśmy. Co nie? No to chyba do windy. Możemy też tego ducha zaprowadzić do pana profesorka. Też myślę, że ucieszy się jednak z czegoś takiego. Z kolejnego okazu znalezionego przez nas. Dobra, przejdź tymi obrotowymi drzwiczkami. Jeszcze zastanawia mnie... Ej, a zastanawia mnie to miejsce. Czy ja tutaj nie mogę po prostu przez tą kratę przejść? Oczywiście, że mogę. Proszę bardzo, otwórz to. I co? Uuu, gotóweczka. I to taka gruba gotóweczka. Zbieraj. Wszystko, co mogło, wyleciało? Chyba tak. Chyba nic więcej tam nie mamy. Prawda? No raczej nie. Dobra, możemy się zmienić. No tutaj były... Ej, tam do góry coś jeszcze jest, ale jak się tam dostać? Dobre pytanie. Prawda? Dobre pytania. Ja nie mógłbym tam wystrzelić czegoś, żeby się przyczepiło. Nie, raczej nie. Tu jakieś inne ciekawe skarby? No nie wygląda na to. No dobra, słuchajcie, myślę, że możemy sobie już stąd iść. Piętro mniej więcej, powiedzmy, że ogarnięte. No i co? A, przyszedł z nami, świetnie. Proszę, kolejny przycisk ogarnięty. Chociaż i tak bym w pierwszej kolejności udał się do garażu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tam pan profesor nam zareaguje. Może dostanę jakiegoś bonusa za znalezienie kolejnego silnego ducha. O, już się odzywa. Co tam takiego? Tak, teraz może mnie z winda zabrać na drugie piętro. No dobra, ale ja bym sobie wcześniej pojechał chyba rzeczywiście do piwnicy. Szczególnie, że nie wiem, czy w samej piwnicy też nie mamy jeszcze czegoś ciekawego do ogarnięcia. Zaraz zobaczymy. Co nie? Któż to wie? Luigi, najlepszy. Nie może go wciągnąć, jak widać, ale jak ma dokładnie te same, wiecie, umiejętności, więc czemu nie? Dobra, zmień się. No dawaj window. Wiem, że to troszeczkę zajmuje, ale im szybciej, tym lepiej. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Możliwe, że idę tam zupełnie niepotrzebnie i nic tam nie znajdziemy. Ej, a tutaj nie było jeszcze jakichś fajnych rzeczy poukrywanych? To wszystko było potwierane już. Ej, ja tutaj mam na przykład... O, właśnie. Jak to z tym podziałać? co jak mogę zdobyć, słuchajcie, ten kryształ? Bo teraz jak sobie tutaj kliknę, o, na każdym piętrze jest odpowiednia liczba tych kryształów do zdobycia. Czyli jak widać tutaj, tutaj też ich troszeczkę mamy do znalezienia. No spoko, rozejrzyjmy się, O, na pewno tam kasa była pod. O, zaraz 5000. Już taka ładna, liczba nawet, co nie? Dobra, powciągajmy wszystko. Ło, gotóweczka nie najgorsza. A jeszcze jest tam jakiś banknocik do znalezienia. Mówię, ta piwnica nie została przeze mnie dobrze zeksplorowana, więc można się wrócić, można popatrzeć, z czym my możemy tutaj tak właściwie wejść w interakcję. O, tutaj na pewno coś będzie za tymi poduszkami do znalezienia. Tak obstawiam, ale zaraz zobaczymy. O, owszem. Owszem, dużo wszystkiego. Pod też się coś znajduje. Tak jest. Dobra, teraz spróbujmy to ruszyć. Zobaczymy, co się takiego stanie. O. O proszę! Gaśnica zwariowała wręcz. No i dobrze, Ale cały czas zastanawiam się, jak tutaj coś z tym podziałać, no bo... No bo właśnie, no nie mamy tutaj jakby... możliwości, bo to trzeba by jakoś wyłączyć tę pralkę najlepiej, żeby to jakoś dobrze podziałało. Kasa leci wszędzie, jakieś monety, złote monety, gdzie się nie patrzy, tam są. O, weź jeszcze to. W ogóle widzę, że ta gruba kasa, to wiecie, aż tak sama z siebie nie chce. Możemy otworzyć półeczkę? Możemy. Wow! Świetnie. Więcej brudnych ciuchów, zresztą czego ja się spodziewałem po pralni. Ej, a nie mogę na pewno, czekajcie, tutaj na przykład coś porobić, albo szukać... Ej, tu wygląda, jakby tam była ściana do rozwalenia. Ej, zbierzmy te... Ej, tam jest ściana do rozwalenia, znaczy do rozwalenia. Nie wiem, czy do rozwalenia, ale na pewno będzie można rozejrzeć się troszeczkę. Spróbujmy, co tam niby jest. O, proszę, tam jest czerwony kryształ jeszcze. Jakieś zasilanie... Ojejku! Biedna mysz. Złe rzeczy ją spotkały. No dobra, na pewno nie mogę nic z tym zrobić. Mówię, zaciekawiła mnie, wiecie, no ta cała... Jejku, sama mi brakuje pralka. Ale chyba na razie za wiele tu nie zrobię. A na przykład jakbym szukał jakichś, no, poukrywanych miejsc. Jak widać, nawet jak widzicie, ta piwnica skrywa mnóstwo sekretów. O, tu coś jest ukryte, no proszę. Dobra, zbierz to szybciutko. I tym czymś jest kolejna... To jest pralka? Nie, czy to jest po prostu jakiś kosz? Dobra. Kasa wyleciała, coś tam ciekawego wyleciało, ale po co mi to tak właściwie? Główne pytanie, co ja mogę z tym zrobić? Więcej nic nie wyleci. To możemy sprawdzić, tutaj też nic, Nie mogę tego jakoś aktywować. No właśnie, jak widzicie, no nie mogę. O, tu jeszcze coś będzie. Dobra, zebrane. Okej, myślę, że co mogłem tutaj, wiecie, poszukać sobie, to poszukaliśmy. Ale wątpię, żeby to się dało jakoś to wszystko poaktywować. No raczej na razie nie. Szukam jakiegoś zasilania dobrego. Tu coś więcej? Też nic. Tutaj szafeczek, no nie otworzymy. Jakbym spróbował do tego jakieś zasilanie włączyć. No nie, no nic to nie działa. Dobra, będę, słuchajcie, rozkminiał, jak trzeba tutaj podziałać. Chwilowo nie wiem. A, to nie ta umiejętność, tego chciałem użyć. Nie, tutaj nic nie zrobimy. Ale rozglądajmy się, Dobra, chodźmy na razie dalej tutaj. Może tu będzie jakieś przejście. No tak, tutaj oczywiście sam pan profesorek użytkuje to miejsce. O, kasa. No zbierz wszystko. Można to otworzyć? To nie, ale tutaj mamy... A właśnie, to jest to miejsce, które widzieliśmy wtedy. No dobra, ale nie zmienia to faktu, że no do końca nie wiem, jak to zadziałać. A dobra, mogę przejść sobie tutaj Luigi. Owszem, on może, tylko uważaj na tę elektryczność. Co ja mogę tutaj zrobić? To powinienem chyba jakoś móc aktywować. A mogę otworzyć to? O, kasę to zawsze można otworzyć, zebrać sobie. Świetnie. Dobra, tutaj trzeba by jakoś włączyć to zasilanie, a to nie jest czasami to miejsce. Czekajcie, spróbujmy... Nie wychodź stąd. Spróbujmy to aktywować. Nie, tutaj jak widać nic się nie aktywuje. A nie da się... Właśnie to mnie nie porazi, jak jestem Luigi. A tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, nie mogę tego jakoś zebrać. Ciekawi mnie to miejsce, ale za wiele to tu chyba na razie nie zdziałam. Jakby to powiedzieć, nie mam za bardzo pomysłu, co ja tutaj mogę zrobić. Jakby namierzyć któreś z tych miejsc. No tutaj mamy tą lampkę, więc spróbujmy w to miejsce. Nie, to się nie aktywowało. A nie da się na przykład przenieść tego. O, to byłoby dobre, wiecie, móc przenieść sobie całą tą szafeczkę. Albo po prostu uderzyć w to. Z światełka, no. Jejku, czasami ja tego światła nie kontroluję w ogóle. Dobra, mogę to otworzyć? Tak, mogę to otworzyć. Dobra, najpierw otworzę to, a dopiero... O, no, dopiero teraz zasilanie. Okej, jak widać, rozkmina była dobra. O, i od razu nam pierwszy tutaj na tym poziomie kryształ wyleciał. Świetnie, czerwony jest. No to ja myślę, że możemy chyba stąd uciekać sobie. Co mogłem znaleźć, to znalazłem. No dobrze, dobrze. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego mamy? Oprócz tego, że jest tutaj cała masa wręcz walizek do znalezienia. Tutaj na przykład... No, zdejmij to z tego auta. O, i co tam mamy? O, kolejny kryształ, nie? No jak już brać się za kryształy, to od razu wszystkie. Białego to jeszcze nigdy nie znalazłem. Zawsze coś nowego jednak. Odkryte. Ej, ale to wygląda mi na jakiś... coś na styl jakiegoś włazu? No, dokładnie, to jest jakiś właz i możemy się teraz przejść tutaj. Co tu jest? O, złote, słuchajcie, pajęczaki. Zbierz tego pajączka. O, kasa z niego ładna leci. Jak widać, wszystko co złote warto zbierać. Dobra, z tym na pewno można podziałać w ten sposób dokładnie. Ten obraz wiedziałem, że tak zadziała. Jejku. Ej, co? No nie, pająk mnie zranił. Dobra, kasa wyleciała, spoko. Co dalej? Tutaj coś jeszcze... A, tam jest, zobaczcie, drabinka. Normalnie coś ukryte jest troszeczkę niżej, no ale dobra, jak ja to zgarnę? Też dobre pytanie. Tylko żebym nie spadł, to się może tragicznie skończyć dla nas. Dobra, weź to podnieść. To też jest kasa, widzę, taka specjalna. No właśnie, co ja tutaj porobię? Nie ma tu nic ukrytego. Patrzeć trzeba się dokładnie w każde miejsce, nigdy nie wiadomo, gdzie coś się kryje. Ej, właśnie, jak ja mogę tu spaść? Chciałbym spaść tak troszeczkę niżej, co nie? A jakbym użył Guigiego. Może Guigi jakoś... Ja wiem, w sumie nie wiem, jak on może mi pomóc w tym momencie. Ale kolejny kryształ przed nami. Czekajcie, tutaj jest coś z tą elektrycznością, trzeba będzie porobić. A, on w ogóle, patrzcie, on nie może wspinać się. On może przenikać. Aha, spadł mi jeszcze. A nie mogę go tutaj przywołać? Dobra, tu mogę go przywołać. Tylko jak zrobić? Ej, tu chyba da się spaść. Tak jest, dobra, mamy to, ludzie. Mamy to, ogarnęliśmy. Jak to trzeba zrobić, żeby zdobyć kolejny, tym razem niebieski... Ojejku, już bałem się, że spadłem. Dobra, niebieski kryształ jest nasz. 3 kryształy już tu znalezione, ładnie, ładnie. Dobra, myślę, że możemy stąd iść. Raczej nic więcej tutaj ciekawego nie znajdę, więc sobie uciekamy szybciutko stąd. Dzisiaj wszystkie tajemnice jejku, piwnicy, brakło mi słowa, piwnicy odkryjemy. Ej, tam jest do góry jaka kasa, zobaczcie. Widziałem ją przez chwilę, ale jak się dostać do tej wentylacji? Czyli mamy chyba połowę, prawda? Czekajcie, ile tego jest? Tak, połowę, bo trzy kryształy tutaj zdobyte. Ej, tu będzie jeszcze jedno przejście. Tylko to ładnie namierz, proszę cię. No. No i pociągniemy do siebie. A, i to jest miejsce tylko i wyłącznie dla Guigiego. Dobra, idź, przyjacielu, przekonaj się, co tam się kryje. A, w ten sposób można dostać się na samą górę. No to już wiem, jak zdobyć tą kasę. No dobra, ale to jest tylko po to, żeby zdobyć kasę. No w sumie chyba po nic innego, bo raczej stąd nigdzie nie przejdziemy. Już to widzę. No tak, można stąd spaść co najwyżej. Świetnie. No dobra, czyli kolejne miejsce ogarnięte. No okej. No to co? Ciekawi mnie jeszcze tak właściwie tylko to jedno miejsce. Bo na samym początku chyba nic więcej tam nie było. Tylko ten zielony, no zielony widziałem, ale jeszcze 2, słuchajcie, oprócz tego zielonego. Są do odnalezienia. O, tutaj na przykład coś też można... O, tu można coś pokombinować. Co my tu ma... O, i fioletowy! Proszę, kolejny w obrazie się krył. No dobra. No dobra, coraz bliżej celu. Coraz bliżej. Ten obraz to już mieliśmy. O, tutaj, zobaczcie, tu jest jakby wejście dla myszy jakiejś małej. Ale nie mogę tutaj podziałać chociaż trochę. Luigi, czy ty się dostaniesz w to miejsce? Nie, on jest, niby jest plastyczny, ale jak widać aż tyle to nie zrobi. Dobra, tego nie można jakoś pociągnąć? Coś z tym pokombinować? Raczej nie. No dobra. No wiecie, no jak już tak ładnie nam wszystko idzie, no to głupio byłoby tego nie wykorzystać. W ogóle na tej roślince, jak kasa sobie rośnie. W któryś Simsach kiedyś, pamiętam, była chyba roślinka, na której rosła kasa. Coś takiego kojarzy mi się. Dobra, mogę tu wejść? Ja już tu byłem, no tak. Tutaj byłem, ale bardzo możliwe, że czegoś tutaj jednak nie znalazłem. To już było aktywowane. Kasa to wiadoma sprawa, gdzieś tutaj się kryje. Mówię, niewiele nam już tutaj zostało do odkrycia. Nic nie ma, tam jakaś pajęczynka, ale nie wiem czym akurat... O, a zobaczmy dokąd to prowadzi, czekajcie, dobra, co tu widać? Obraz z kasą, dobra, a jak jest obraz z kasą, to jest duża szansa, że znajduje się tam kolejny kryształ do kolekcji. No dobrze, kryształ może i jest, ale... Co my tu wykombinujemy? Ej, tam jest kryształ, no tak, tu jest jeden kryształ, słuchajcie, no ale... Ej, tu można spaść chyba, prawda? No, tak mi się wydaje. Tak, świetnie ludzie, mamy kolejny kryształ dla siebie. No ładnie. Ciekawe co się stanie, jak będę miał całą kolekcję z danego piętra. Nie mam pojęcia, ale ciekawi mnie to, no nie powiem. Tu można przejść. A, ja się w ten sposób dostałem na inne piętro. Na przykład tutaj, w które to jest piętro, słuchajcie. To jest w tym momencie 1F, okej. Okay. No fajnie. Fajnie, jak widać schodkami też można się tam gdzieś dostawać. Tylko ciekawi mnie, jak można by odblokować to, bo to jest kryte przez taką dziwną roślinkę. Może dopiero później dostanę jakąś specjalną umiejętność, która nam w czymś tutaj pomoże. Cóż to wiem. A na tym piętrze mam w ogóle, o, na tej piętrze zero kryształów. A szkoda. Wiadomo, na drugie piętro muszę się dostać. Pójdziemy tam. Jak najbardziej, no bo to jest to nasze... O, tam jest piesek do góry. No dobra. Ej, a tutaj to aktywowałem, to światełko? Chyba tak. Nie wiem, czy z tej odległości dam radę w ogóle to aktywować. Nie no, tam już chyba byłem. No dobra. O, tutaj kolejny kryształ. Nie no, trzeba się, słuchajcie, bardzo dobrze rozglądać i damy sobie radę z wszystkim. Ale jak to niby na niego podziałać? Jakoś można powiedzieć, że nie chce zejść. Co z tego, że go widzimy? Co nie? Jak nie zawsze jest dobry pomysł, co by można było tutaj zrobić, żeby to podziałało jednak. Może trzeba wszystkie dokumenty wcześniej z szafki zebrać. No tak, ale co mi to tak właściwie da, że ja sobie zabrałem te dokumenty? No tak właściwie, to nic. Dobra, tu jest jakieś światełko, no strzel tym. Jest mi to niepotrzebne. Na pewno tutaj to nie działa. Weźmiemy trochę mocniejsze tym razem światło. Nie, raczej nie. Dobra. O, dobra, z tym jeszcze podziałajmy nieco. Raczej zabranie tej zasłony nie daje zbyt wiele korzyści. Dobra, jeszcze jedna dynia. Liczyłem, że za zniszczenie wszystkich dyń też coś będzie, ale nie. Niestety nie. Dobra, wiecie co, ja sobie tutaj gdzieś niby pochodziłem, posprawdzałem w ogóle wiele ciekawych miejsc, ale ja bym się wrócił jeszcze raz do tej piwnicy, no bo miałem iść do profesora, to był mój dzisiaj główny cel, pokazać mu nowego ducha, zobaczyć jak zareaguje, a możecie dawać mi podpowiedzi jak zdobywać te niektóre, na przykład tak jak tutaj na tym piętrze, ukryte kryształy. No dobra, ale tym razem windą po prostu jeszcze nie na drugie piętro, jedźmy jeszcze znowu na piętro garażowe. No tam brakuje nam jednego kryształu, on był tam całkiem po lewej, co nie? Zobaczymy, jeszcze raz się tam przejdę. Zobaczymy, ale może zanim jeszcze tam, no to już chodźmy do tego profesora, bo aż się wkurzy pewnie, że wiecie, on pewnie widzi co robię, bo on ma tutaj wszędzie kamery. Niech wie, że... Właśnie Gallery Talk to... Dobra, porozmawiajmy z nim, co mi ciekawego powiem. Dobra. Ale nic ciekawego mi nie mówisz. Toglok. Nie, dobra. Dobra, nie, ja to chyba mogę po prostu, wiecie, nie muszę każdego ducha jakby wchodzić i pokazywać. One po prostu tam się dostają i tyle. Do galerii. I po prostu mamy tyle z głowy. No dobra. Dobrze, dzisiaj cieszę się, bo naprawdę trzeba, słuchajcie, te piętra robić bardzo dokładnie. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście zrobić wszystko na danym piętrze, to trzeba być uważnym. A no tak, tutaj mamy to w pralce. Tylko właśnie, co tu można porobić? To jest dobre pytanie. Jak w ogóle może ten wózek trzeba jakoś... O, patrzcie! Dałem radę. A, czyli to po prostu w ten sposób otworzę tę pralkę. Dobra, no to nie, no ludzie, to mamy to. Otworzymy na pewno. Dawaj. I wyciągnij. Świetnie. I proszę, collected all basement gems. Czyli zobaczcie, nawet dostałem taką jakby troszkę trofkę chyba za odgarnięcie tego. Wszystkie kryształy w piwnicy znalezione. Tutaj, a tu jeszcze trochę kasy wleci. Prawidłowo. W ogóle tak się nieźle dzisiaj dorobiłem, mam wrażenie. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj już nigdzie dalej nie idziemy. Pójdziemy sobie na drugie piętro, ale to już w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że dzisiejszy wam się podobał. Może i z fabułą nie poszliśmy bardzo do przodu, chociażby główny boss, jeden z tych takich ważniejszych bossów pokonany. To jednak udało nam się odkryć naprawdę wiele tutaj ciekawych sekretów. Tak więc nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jak będzie się podobać. Subskrybujcie kanał, a kolejne odcinki z Luigi's Mansion 3 już wkrótce na kanale. Cześć i czołem więc i na razie. Hej!